W piątek 26 kwietnia około godziny 14:05 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała zgłoszenie o wybuchu pożaru w jednym z budynków jednorodzinnych na ulicy Trauguta w Jaworznie. Budynek ten jest pustostany, nie jest przez nikogo zamieszkiwany. Na miejscu interweniowały 4 zastępy JRG Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, łącznie 9 strażaków oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Przyczyną pożaru były śmieci, które zapaliły się w jednym z pomieszczeń budynku. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.